apelach środowisk lewicowych Senat wpisał Ignacego Daszyńskiego do ustawy o obchodach stulecia niepodległości Polski. Czy lewica będzie jeszcze jakoś inaczej próbować upamiętnić tego wybitnego socjalistę i jego zasługi dla polskiej niepodległości? Przede wszystkim dobrą wiadomością jest, że w sprawie poprawki do ustawy o stuleciu niepodległości Polski zwyciężył rozsądek i postać Ignacego Daszyńskiego jest jednym z ojców założycieli polskiego niepodległego państwa z 1918 roku. To cieszy, ale też pokazuje, że jest potencjał myślenia o tym, że Ignacego Daszyńskiego trzeba upamiętnić w zdecydowanie większy sposób. Dlatego lewica, myślę, że nie tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale wiele ugrupowań, w tym Centrum Ignacego Daszyńskiego, powinno zaangażować się w budowę pomnika tego wielkiego polityka, premiera, marszałka Sejmu w Warszawie. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to dzięki tym staraniom w 2018 roku, jeszcze przed 11 listopada, taki pomnik w Warszawie stanie. Trzymam za to kciuki i mam nadzieję, że przy udziale wielu dobrych osób, które chcą pomóc i organizacyjnie, i finansowo, będziemy mieli okazję wspólnie świętować i cieszyć się, że na trakcie królewskim w pobliżu takich postaci jak Józef Piłsudski jest również pomnik Ignacego Daszyńskiego.